Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale. Będzie to kanał przede wszystkim poświęcony tematyce sportowej, tematyce odżywiania, tego co jest Wam po prostu najbardziej potrzebne. A ja z punktu widzenia fizjoterapeuty i trenera postaram się Wam powiedzieć, co uważam, że jest dobre, dlaczego to, dlaczego nie, coś innego. No i co? Zaczynamy. Przede wszystkim musimy sobie uświadomić, że są różne rodzaje budowy człowieka. Każdy z nas ma inną przeszłość, inne predyspozycje do urazów, inną długość, nie wiem, chociażby kości, proporcji ścięgien, mięśni do całej budowy ciała. Nie każdy będzie predysponowany do danego rodzaju wysiłku, nawet jeśli go lubi. Może być tak, że na przykład ktoś bardzo by chciał biegać, a przykładowo budowa jego stopy albo ścięgna Achillesa nie będzie do końca predysponowała do tego, bo na przykład będą zwapnienia na ścięgnie Achillesa, jak ja mam po tańcu towarzyskim, i w momencie, kiedy ja na przykurczonym ścięgnie Achillesa próbuję biegać, ono po prostu mnie boli. Ja już do tego sobie dołożyłam dodatkowe urazy, ale mniejsza z tym. Nie zmienia to faktu, że nie wszystko, co byśmy chcieli, możemy zrobić tak po prostu i od razu. Trzeba by nad tym popracować, to nie jest tak, że w ogóle nie możemy tego robić. Niemniej jednak trzeba wziąć pod uwagę to, że nie od razu Rzym zbudowano i że po prostu musimy się przyzwyczaić i robić to, do czego jesteśmy stworzeni na samym początku, lub pójść do dobrego trenera, który Wam dobierze trening i mobilizację, tak żebyście nie wyszli z tego z jakimkolwiek urazem. I teraz tak. Mamy różne rodzaje treningów. W zależności od tego, jaki chcemy cel, jaki rodzaj treningu lubimy, no i przede wszystkim jakie ciało mamy i do czego predysponowane, powinniśmy dobierać ten trening. Trening przede wszystkim możemy sobie podzielić na trening kulturystyczny, czyli taki typowy, że robimy daną partię albo łączymy sobie dwie partie w jakiś dzień, w następny dzień robimy coś innego lub jest też przerwa. Może być trening funkcjonalny, czyli bardziej z masą ciała, ten gdzie dodajemy jakieś dodatkowe gumy, gdzie bawimy się troszkę balansem ciała. Wchodzi on troszeczkę w fizjoterapię, bo w szpitalach też już to wchodzi, aczkolwiek u nas niestety raczkuje. Może być trening crossfitowy, który uwielbiam. Można dołożyć treningi wytrzymałościowe, wydolnościowe. No i tak, przede wszystkim zaczynamy po kolei. No jeszcze przecież mamy full body workout, czyli to jest trening, gdzie na całym treningu przetrenowujemy naraz całe ciało, albo się po prostu bawimy i dzielimy sobie go na przykład góra-dół, trening push-pull, i taki trening też jest dobry. I teraz, na sam początek zabieramy się właśnie za ten full body workout. Co ma dobre, co ma złe? Dobre jest to, że jeżeli jesteśmy osobą początkującą, to taki trening tak naprawdę zajmuje niedużo czasu, więc jest bardzo dobry pod tym względem, jeśli ktoś pracuje i po prostu nie może sobie pozwolić na 2 godziny siedzenia na siłowni. Mamy wszystko zrobione, jest dobry właśnie dla osób początkujących pod tym względem, że po prostu wystarczy, że troszeczkę ruszymy każdy mięsień, a i tak generalnie będzie duża poprawa, no bo po prostu wcześniej tak nic nie robiliśmy sami ze sobą, także to będzie działało. Minusem takiego treningu jest to, że jeżeli już chcemy sobie położyć nacisk na jakiś rozwój konkretnej partii, to robiąc wszystko równomiernie, bo nie mówię o tym, jak ktoś umie rozpisać objętość i intensywność treningową, to jeśli robimy wszystko równomiernie, no to o ile nie mamy mega predyspozycji do rozwoju tej ulubionej swojej partii, to jednakowo wszystko będzie rosło równo. I tutaj jest ten problem, że nie wiem, kobiety chcą większe pośladki, no to na tym treningu trzeba by dołożyć więcej na pupę, dać jej czas na regenerację, a nie od razu wracać i robić znowu to samo. No i w zasadzie chyba tyle, ale ten trening jest też bardzo dobry, polecam na sam początek, dla osoby początkującej jest super. Jest jeszcze jeden rodzaj treningu, który też jest bardzo dobry. Dla osób początkujących, czyli kulturystyczny, on jest, jego przede wszystkim największym plusem jest to, że nie powoduje żadnych urazów praktycznie, jeśli jest dobrze przeprowadzony. Dlatego nie powoduje takiej urazowości jak pozostałe rodzaje treningu, że nie ma tam takiego szarpania, nie ma skakania, trening jest raczej spokojny i zanim ten mięsień w ogóle zaczniemy ćwiczyć, to przede wszystkim go rozgrzewamy. Więc jak rozgrzejemy przede wszystkim mięsień jest rozgrzewany. O, świetnie mi to wyszło. Dobra, mięsień rozgrzewamy sobie przed treningiem, może być to forma kardio, jakiejś mobilizacji, które teraz już moim zdaniem wszyscy powinni robić. Robimy sobie do tego małą serię rozgrzewkową na jakimś małym ciężarze i później dodajemy sobie już spokojnie swoje ciężary, które już sobie tam ustalamy, można sobie progresować, więc rozwój w takim treningu polega przede wszystkim na tym, że progresujemy ciężarem,
Ewentualnie bawimy się liczbą właśnie powtórzeń i liczbą serii. Można sobie dokładać jeszcze zabawę z kurczem koncentrycznym, izometrycznym, dokładać skurcze oksotoniczne, które są na tych gumach wytwarzane. Także to też jest bardzo dobry pomysł. No i ten trening ma bardzo duży plus, czyli już jak chcemy się pobawić w rozbudowę jakiegoś mięśnia, czyli na przykład, nie wiem, ja chcę mieć duże bary, nie? No, duże bary mi się podobają, nie chcę się mieścić w drzwiach. No, więc jak nie chcę się mieścić w drzwiach, no to dokładam sobie więcej treningu właśnie na szerokość pleców, na szerokość bareczków. Można sobie dołożyć więcej dni treningowych, bo trening typu split właśnie pozwala nam na to, żeby więcej dni w tygodniu sobie poćwiczyć. No i wtedy właśnie te barki nam rosną. Tak. Także trening kulturystyczny dla osób na przykład o słabej kondycji, które nie lubią się zmęczyć, bo tacy ludzie też istnieją, spotkałam ostatnio parę takich, to przede wszystkim dla nich taki trening też jest bardzo dobry i połączenia tych dwóch treningów też moim zdaniem są mega fajne i przynoszą super efekty. Następnym rodzajem treningu mamy trening crossfitowy. Jest to trening, jak już pewnie słyszeliście, że to jest zajazd, że po prostu śmierć na sali, jak się nie pożygasz, to nie zrobiłeś crossfitu. I tak i nie. No generalnie dobry trener crossfitowy powinien dobrać trening tak, żebyście się nie zrazili na początek do takiego treningu. Ma być to ciężki trening, ma być na granicy waszych możliwości, ale tak, żebyście go byli w stanie zrobić, żebyście mieli satysfakcję z tego, że żeście nie odpuścili, że daliście radę. I teraz tak, plusy. Bardzo dużym plusem tego treningu jest to, że spala bardzo dużo tej energii. Mamy duży wydatek energetyczny, męczymy się przede wszystkim na tych treningach bardzo mocno, używamy sobie zarówno i szybkości, i różnych skoków, i wydolności naszego treningu, naszego organizmu. No i ple. Masakra. Kiedyś to z Was siebie wyduszę. Dobra, mamy trening crossfitowy. Trening crossfitowy polega przede wszystkim na tym, że na sali wykonujemy bardzo różną rozmaitość ćwiczeń. Za każdym razem on wygląda inaczej, czyli przychodzimy na trening i mamy taki, wiecie co chodzi, takie podekscytowanie, że nie wiemy, co dzisiaj będzie. Czy dzisiaj zrobimy coś, co lubicie, czy na przykład dzisiaj będzie coś trudnego, czy będzie coś nowego. Uczycie się techniki nowych ćwiczeń, które angażują całe ciało, bo polegają przede wszystkim na ćwiczeniach złożonych. Na takim treningu robimy przede wszystkim, wiadomo, przysiady, martwe ciągi, jakieś wykroki, pompki, dokładamy elementy dwuboju, dokładamy jakieś biegi, sprinty, ewentualnie elementy gimnastyki w zależności od tego, jaki jest tam poziom grupy, co można na tym treningu, bo u nas na sali takich rzeczy nie do końca też można zrobić. No ale robicie dużo generalnie. I jest to właśnie mega fajna przygoda, bo przychodzicie i po prostu macie generalnie zajazd na tej sali. Jeśli ktoś uwielbia się zmęczyć, tak jak ja na przykład, to taki trening jest mega. Nie trzeba iść robić sobie tam, wiecie, bicusia i później iść na bieżnię, tylko od razu macie wszystko. Także to jest super, jak ktoś ma bardzo mało czasu, to generalnie jak dobrze rozpiszecie ten trening, to jeszcze bardziej niż full body workout, aczkolwiek to jest w zasadzie full body workout, crossfit. No, to na tym treningu też wszystko zrobicie i w zasadzie jeszcze w krótszym czasie, bo niektóre wody crossfitowe potrafią trwać 12 minut i umieracie. Także to jest świetne. Natomiast dużym minusem tego treningu jest poziom urazowości. Jeżeli przychodzi na trening osoba, która jest niegotowa na tak duże wyzwanie, a trener na przykład każe jej robić coś ponad jej możliwości albo w większym zakresie ruchu niż ona na ten moment może, czyli na przykład robi przysiad za głęboko, a w danym momencie achilles albo staw biodrowy, wiecie o co chodzi, że zakres jest za mały, ona nie może zejść tą miednicą tak nisko, więc zaczyna nam zawijać odcinkiem lędźwiowym. Jak będzie zawijać odcinkiem lędźwiowym, no to za chwilkę mamy problem z kręgosłupem, a jak kręgosłup nam odpada, to już jest w ogóle masakra i najczęściej ta osoba już nigdy więcej na taki trening nie wraca. Więc jeśli trener jest dobry i wszystko poprowadzi tak jak trzeba, to nie macie się czego bać. Natomiast wiadomo, trener trenerowi nierówny, jak się nie znacie na takich treningach, to w zasadzie przyjdziecie i nie wiecie, czy takiemu trenerowi można ufać do czasu, aż po prostu coś się stanie, bądź też nie. Lub ewentualnie, no wiadomo, możecie sobie słuchać opinii o tych ludziach. No nie zmienia to faktu, że no trzeba po prostu uważać. Trzeba być dobrze dogrzanym, trening musi mieć przede wszystkim dobrą rozgrzewkę, elementy mobilizacji
I jeżeli czegoś nie możecie na takim treningu, to po prostu to mówcie. Ja to zawsze mówię moim dziewczynom i nie tylko dziewczynom, chłopakom na sali, że jeżeli coś cię boli, ja tego nie wiem, że ciebie coś boli, albo nie wiem, wstałeś rano z łóżka, boli cię szyja, boli cię biodro, to mi to po prostu powiedz. Ja ci tak zmienię ten trening, że będziesz w stanie go zrobić, albo ci zmienię całkiem ćwiczenia, zaatakujemy inną partię, zrobisz coś innego w zamian, tak, żeby cię po prostu ta dana rzecz, która cię dzisiaj boli, żeby cię nie bolała. I wtedy ten trening cały crossfitowy ma sens. No, także on jest mega fajny, pamiętajcie, mega wydatek energetyczny, duże spalanie i generalnie, no, ekstra zabawa. Przynajmniej moim zdaniem spocić się z całą grupą to jest to. No i został nam jeszcze trening funkcjonalny, czyli jak sama nazwa wskazuje, trzeba naprawić po prostu funkcję. Czyli największe zastosowanie ma w fizjoterapii, rehabilitacji, jako elementy treningu medycznego, kiedy na przykład, nie wiem, boli Was bark, nie możecie odwieźć ręki, bo tutaj coś się dzieje, to zadaniem trenera jest przede wszystkim to, żeby sprawdzić, co się dzieje, jak się dzieje, jeżeli wiadomo, nie możemy zajrzeć do środka do stawu, no to trzeba zrobić jakieś badania i dobrać trening tak, żeby nie obciążyć tego barku, odciążyć struktury, które są przeciążone, te mięśnie, które są za bardzo przypięte, trzeba rozluźnić, te, które są poprzykurczane, trzeba rozciągnąć. Dokładamy elementy balansu ciałem, wzmacniania typu core, można dokładać właśnie dużo fajnych elementów, typu właśnie te mini piłeczki, jakieś bosu, gumy, nie gumy. Także ten trening też jest ciekawy, jeżeli coś się dzieje, warto go dołożyć. Ma też super zastosowanie na przykład u osób starszych, które z obciążeniem, szczerze mówiąc, troszkę się boją jeszcze ćwiczyć, bo to też jest u nas w sumie takie dosyć nowe. No i taki trening jest też bardzo dobry. Polecam, można dokładać jako dodatkowe właśnie ćwiczenie do właściwego treningu. No i co? Na podstawie tego wszystkiego, co Wam powiedziałam, nakreśliłam mniej więcej, jakie macie opcje, jakie są rodzaje treningu. Musicie realnie ocenić to, co Wy chcecie i co lubicie. Czy to się gryzie, czy się nie gryzie. Jak się nie gryzie, to fantastycznie, po prostu tak trenujcie. Jeżeli na przykład Wam się troszeczkę gryzie, typu nie wiem, lubicie crossfit, ale chcecie dużą pupę, to zastanówcie się, jak to połączyć, żeby to wszystko razem miało ręce i nogi. No i co? Po prostu tak ćwiczcie. No powodzenia Wam życzę w tym wyborze. Mi też było niełatwo zdecydować, jak to wszystko wymieszać, ale jakoś dałam radę, także powoli coś się dzieje. No. I dodatkowo mam jeszcze dla Was jeden fajny bonus. Zaraz Wam załączę dodatkowo film. Rzucałam go jakiś czas temu na Instagramie, ale no tutaj jeszcze nie, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jest to taki filmik, wiecie, z przymrużeniem oka na temat tego, co się dzieje na siłowni. Tylko dwa typy dziewczyn Wam załączyłam do tego, jakie można spotkać na siłowni. One są oczywiście przerysowane, także się nie przerażacie, że aż tak się dzieje, chociaż jak na niektórych popatrzę, to czasami tak rzeczywiście jest. No. Bawcie się dobrze, zobaczcie ten filmik, który zaraz Wam tam wrzucę dodatkowo i dajcie znać, czy Wam się to podoba, czy nie, bo jeżeli tak, to takich różnych filmów na śmieszno też Wam będę wrzucała więcej. Niggas get positive. We have enough of getting at the party. The beat is about to go summer, the fun to go bomb, believe me, mama. Wine, one wine. Drop it low, bring it back one time. Want you, no. Commas on commas. I'm stacking them, stacking them commas. Is that what you want? Commas on commas on commas. My niggas in with the drama. Niggas get positive, get comma. The beat is about to go summer, the bomb. Still willing to do my time. One wine, can't wine. Drop it low, bring it back one time. Won't you, no crime. Girl, won't you be mine. Go and drop it to the floor. If your man want chat to me, I feel let him know. Baby, mama, baby, you stand on me. Baby, you stand on me. Listen. And they ain't even say hey to me. Wait, baby. Just one dance, me not ask me nothing more. Me not, I feel let you go. Go around like Mary, go. You a bad man, me not feel let you go. One shot, no tree, like Jason Terry, go. One send me a foreign, them I feel let you go. Let this trap and be great to me. Say you impatiently, wait, baby. I get fit sick of me daily. I'm too great, baby. Get it back, it's over, A, baby. Close enough, yeah, not leave me alone. But wait. Feeling like A, boogie. Gotta get green like A Boogie. Niggas biting like piranhas. Do that OP Futurama. Spit like camel. It's a take you wine and go dumb. If she gone bad, then me I feel let her go. But me not that right. Spit too sick for the drama. Can't take it. Fucking break. Dzięki jeszcze raz za obejrzenie całego mojego filmiku. Fajnie, że dotrwaliście aż do teraz. Jeśli Wam się podobało, to zapisujcie sobie mój kanał.
Będę wrzucała coraz ciekawsze materiały, bo będę się, mam nadzieję, rozwijała. Taką mam szczerą nadzieję. Wszystko się rozwija, ja też się postaram rozwijać. No i pozdrawiam serdecznie, zajrzyjcie na mój kanał na internecie, jeśli chcecie, na Instagrama, na Facebooka, tam też się dużo dzieje. I wszystkiego dobrego, trzymajcie się cieplutko.